Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto mandarynka z czekoladą. Na początek spód ciasta. Foremka wyłożona papierem do pieczenia. Foremka o wymiarach 24x38 cm. I na spód wykładamy około 19 sztuk herbatników maślanych. Około, no bo jak zawsze powtarzam, nawet w jednej paczce te herbatniki potrafią mieć różną wielkość. Czasami trzeba je dociąć, ale spód przygotowany odkładamy foremkę i zajmujemy się masą mandarynkową. A do niej potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, 70 g cukru pudru, 3 łyżek żelatyny, 100 ml rządku do żelatyny, 2 puszek mandarynek w zalewie. Do miski przekładamy sobie odcedzone mandarynki. I będziemy je blendować na taki mus. Postarajmy się zrobić to dosyć dokładnie. Mandarynki zrobione odkładamy na bok. Bierzemy sobie drugą miskę, taką małą, do której dajemy 3 łyżki żelatyny. Zalewamy 100 ml rządku do żelatyny i czekamy, aż ona napęcznieje. Następnie wszystko musimy dość dokładnie wymieszać, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie i wtedy zostawiamy do wystudzenia. Kolejna miska, większa, do której dajemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, bezpośrednio wyjętej z lodówki, mocno schłodzonej i ubijamy na sztywno. Jak śmietanka zacznie gęstnieć i zaczną zostawać takie ślady po mikserze, dodajemy wtedy 70 g cukru pudru. Wszystko dokładnie miksujemy i dalej ubijamy. Następnie dodajemy mus z mandarynek. Powoli, małym strumieniem, łatwiej będzie rozmieszać. Po dokładnym wymieszaniu teraz dodajemy wystudzoną żelatynę. Jak włożymy tam do żelatyny paluszek, a temperatura żelatyny jest obojętna dla palca, ani zimna, ani ciepła, dopiero wtedy możemy dodawać ją do naszej masy. Małym strumieniem wszystko dobrze wymieszać musimy. Pamiętajmy o spodzie, o bokach. Odkładamy mikser, wracamy do naszej foremki, do spodu z herbatników i naszą masę mandarynkową wylewamy na herbatniki. Rozkładamy, wyrównujemy. I na moment wkładamy do lodówki tak na 2, 3 do 6 minut, żeby ta masa lekko stężała. U nas to zajęło 6 minut, tak jak mówię. Ona leciutko stężała, ale jeszcze nie do końca. Wtedy wykładamy kolejne 19 herbatników, tworząc kolejną warstwę. Dzięki temu, że masa nie do końca stężała, herbatniki przywrą do masy. Foremkę odstawiamy, zajmujemy się masą śmietanową, a na nią potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 50 g cukru pudru, 100 g czekolady mlecznej, 2 łyżki żelatyny i 80 ml rządku do żelatyny. I tak jak poprzednio, bierzemy sobie miseczkę, wsypujemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 80 ml wrzątku, czekamy, aż żelatyna napęcznieje. Jak napęcznieje, dokładnie ją mieszamy, aż wymiesza się i połączy, rozpuści z wodą w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. Pod koniec stygnięcia żelatyny zaczynamy robić masę śmietanową, wtedy wyciągamy sobie dużą miskę, wlewamy 400 ml śmietanki kremówki, bezpośrednio wyjętej z lodówki, mocno schłodzonej. Jeżeli Państwo chcą, mogą poczytać sobie na naszej stronie, tam jest wielki test śmietanek kremówek, która jak się ubija, która jaki czas potrzebuje, żeby się ubić, albo jakie ma składniki. A my tą naszą śmietankę ubijamy na sztywno.
ubijamy i w międzyczasie jak zaczniemy wychwytywać, że łopatki miksera zaczynają zostawiać ślady na wierzchu, wsypujemy cukier puder i dalej miksujemy, aby po chwili zacząć dodawać 250 g serka mascarpone. Najlepiej robić to partiami, żeby łatwiej było wszystko rozmieszać. Po rozmieszaniu serka dodajemy 100 g czekolady mlecznej. Myśmy ją starli na tarce o grubych oczkach. I też mikserem wszystko musimy połączyć ze sobą, dobrze wymieszać. No i na koniec żelatyna. Wsadzony paluszek, tak jak poprzednio, musi mieć temperaturę obojętną w żelatynie, czyli ani zimna, ani ciepła. Dopiero możemy wtedy dodawać ją do masy śmietanowej. Powolutku, małym strumieniem, dobrze wszystko mieszając na spodzie, na bokach. Na koniec jeszcze raz wszystko bardzo dobrze wymieszajmy. Odkładamy mikser, wracamy do naszej foremki, wyjmujemy ją z lodówki i na herbatniki wykładamy naszą masę śmietanową, czekoladową. Partiami w miarę sprawnie rozkładamy, wyrównujemy, układamy. No i ciasto praktycznie zrobione. Wkładamy je do lodówki przynajmniej na kilka godzin, żeby masy to przestężały. Jeżeli uda Państwu się przetrzymać ciasto na 12 godzin, wtedy herbatniki zmiękną i będą tworzyły jedną całość z ciastem, a przede wszystkim będą dobrze smakować. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.